Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuować nasze rozważania tajemnic Pisma Świętego, które są zawarte w Księdze Daniela, Proroka i Objawieniu Świętego Jana, czyli Księgi Apokalipsy, dwóch największych proroctw Pisma Świętego. Przede wszystkim, aby zrozumieć te proroctwa, musimy duchowo przygotować się do zrozumienia tych proroctw. Podstawą jest wiara, że Słowo Boże pochodzi od Boga, że pod natchnieniem Ducha Świętego była ta księga spisywana. Następnie bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy pod tym samym natchnieniem Ducha Świętego byli i mogli zrozumieć, co Duch Święty przekazywał apostołom, prorokom, pisarzom biblijnym, abyśmy mogli zrozumieć ten boski przekład. Dlatego prośmy Boga o zrozumienie Ducha Świętego. Kolejną rzeczą jest to, abyśmy wywyższali Jezusa Chrystusa. Duch Święty przez całe Pismo wywyższa Jezusa Chrystusa. Jeżeli wywyższamy kogokolwiek lub cokolwiek, to zamykamy się na wpływ Ducha Świętego. Więc odstawmy wszystkich i wszystko, a zostawmy na swojej drodze życia tylko Jezusa Chrystusa. Przejdźmy do powtórzenia głównych myśli z tych pierwszych trzech rozdziałów, które ostatnio przerabialiśmy, mianowicie rozdział pierwszy Księgi Daniela. Już w pierwszym wersecie jest opisany konflikt między Babilonem a Jerozolimą. I ten konflikt nie tylko trwał w czasach starożytnego Izraela, ale ten konflikt trwa do dnia dzisiejszego. Z uwagi na to, że Księga Apokalipsy mówi o Babilonie, mówi o Jerozolimie. Nie w tym myśli, co pisarz Księgi Daniela, prorok Daniel, miał na myśli, o całkiem innej Jerozolimie i całkiem innym Babilonie jest mowa. Otwórzmy Księgę Objawienia, 17 rozdział, od wiersza 4. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami i miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości, nieczystości i jej nierządu. A na czole jej napisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. Ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Wielki Babilon Nowego Testamentu, naszych czasów. Wielki Babilon, wielka tajemnica. I ten Babilon jest Babilonem duchowym. Oczywiście możemy dostrzec ten Babilon we współczesnym świecie z Bożą pomocą, pod wpływem Ducha Świętego,
zobaczymy, czym charakteryzuje się ten Babilon. Jeżeli zobaczymy, że jesteśmy w tym Babilonie, Bóg apeluje do nas przez Pismo Święte: ludu mój, wyjdź z tego Babilonu. W tym wersetach, które przed chwilą przeczytałem, mamy dwie cechy charakteryzujące Babilon i na podstawie tych wyróżniających cech, które Pismo Święte podaje nam bardzo dużo, możemy ułożyć sobie tę układankę i zrozumieć, kim czy czym jest Babilon. Tak jak w czwartym wierszu czytałem, Babilon lubi przyozdabiać się w purpurę, szkarłat, złoto, drogie kamienie, perły, złote kielichy i tak dalej. I druga rzecz, Babilon lubi prześladować, lubi zabijać męczenników Jezusowych. Lubi zabijać tych, którzy im się sprzeciwiają, a szczególnie ludzi, którzy idą drogą Bożą. To jest Wielki Babilon Nowego Testamentu. I teraz przejdźmy do Jerozolimy Nowotestamentowej. 21 rozdział od 9 wiersza. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i to się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego, jak kryształ. 22 wierszyk. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Tak więc Nowa Jerozolima, wstępująca z nieba na ziemię. I konflikt, który toczy się w tych dwóch księgach proroczych, w księdze Daniela i w księdze Objawienia, toczy się między Jerozolimą a Babilonem. Oczywiście wszystko bardzo ładnie się skończy dla wybranych Bożych. Skończy się wspaniałym zwycięstwem Boga nad jego wrogami, nieprzyjaciółmi, nad ustanowieniem wiecznego królestwa, wiecznej szczęśliwości, na uczynienia nowych niebios i nowej ziemi. Tak więc Babilon, wróćmy do pierwszego rozdziału Księgi Daniela. Babilon lubi serwować potrawy ze stołu królewskiego oraz wino. Ósmy rozdział. Prorok Daniel nie chciał kalać się, pijąc wino królewskie i spożywając. Postanowił jeść jarzyny i pić czystą wodę. To skończyło się w ten sposób, że Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Podążanie drogą Bożą, podejmowanie dobrych decyzji zgodnych z wolą Bożą daje konsekwencję, że Bóg objawia swoje prawdy. Może powiem parę słów o Babilonie. Co to jest za miasto? Jest to wspaniałe, za czasów proroka Daniela, wspaniałe, potężne miasto. Babilon znaczyło brama Boga. Babilon lubi używać takich wzniosłych słów. Babilon jest miastem bardzo religijnym. Są tam
553 świątynie wielkich bóstw, 955 kaplic, 384 ołtarzy, ma wspaniale rozbudowany system religijny, procesje, kapłanów. No jest miastem nadal pobożnym. Przechadzając się po tym mieście, możemy powiedzieć, że ludzie są tam bardzo, bardzo pobożni. To nie jest miasto ateistyczne. Lecz mimo wszystko Bóg mówi do wybranych swoich: ludu mój, wyjdź z niego. Jerozolima jest nazwana miastem pokoju. W Jerozolimie była tylko jedna świątynia. Ona miała całkiem inną funkcję niż świątynie babilońskie. O tym będziemy później mówili. W Jerozolimie nie było żadnych obrazów, żadnych malowideł, żadnych świętych miejsc. W całym państwie izraelskim nie było żadnych świątyń. Były synagogi, czyli kaplice, gdzie ludzie zbierali się, aby studiować Słowo Boże, czytać Słowo Boże. Przejdźmy do drugiego rozdziału. W drugim rozdziale Babilon uwielbia posągi, uwielbia tworzyć figury, potężne posągi. To było ulubione. I dlatego królowi Nabuchodonozorowi śnił się taki wielki posąg, który przedstawiał historię całego świata. Ale w tym drugim rozdziale mamy bardzo ważną naukę duchową. Przede wszystkim studiując Pismo Święte, nie studiujemy tej księgi tylko i wyłącznie do celów informacyjnych, ale studiujemy, aby budować swoją wiarę, aby zgłębiać nauki, które są tam zawarte, aby uczyć się, brać pewnego rodzaju nauki duchowe z tych wydarzeń, które są. W drugim rozdziale jest wspaniała nauka duchowa o ważności modlitwy, w zrozumieniu Boga, Jego woli, przeznaczenia tego świata i zrozumienia proroctw. Bo kiedy król Nabuchodonozor chciał pozabijać wszystkich mędrców babilońskich, między wśród nich Daniela i jego towarzyszy, Daniel poprosił swoich towarzyszy, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Możemy zrozumieć wszystkie Boże tajemnice, jeżeli będziemy prosili Boga. Będziemy cierpliwie, nawet w wspólnocie z kilkoma osobami, prosili o zrozumienie tych boskich tajemnic. Kolejny rozdział, trzeci rozdział, opisuje cudowne wyratowanie towarzyszy Daniela z pieca ognistego. Tu mamy naukę babilońską przymuszania do oddawania czci posągom. Osoby, które nie chciały wykonać rozkazu królewskiego, były spalane w piecu ognistym. Babilon lubi posągi, lubi wielkie teatralne spotkania, lubi zwoływania najbardziej znamienitsze osoby, które oddawają pokłon temu posągowi, a osoby, które nie chcą się podporządkować, są w sposób bezwzględny eliminowane. Lecz Bóg w sposób cudowny wyratował trzech towarzyszy Daniela z pieca ognistego.
Jedną z cech wyróżniających Babilon jest zabijanie niewygodnych sobie. Ten system religijny sankcjonuje zabijanie w imię Boga. Chrystus powiedział, że przyjdzie taki czas, że będą was zabijać, myśląc, że czynią przysługę Bogu, że Bóg tego sobie żąda, wręcz prosi swoich wyznawców, aby zabijali innych ludzi w imię Boże. To jest oczywiście fałszywe zrozumienie. Nauka z tego trzeciego rozdziału Księgi Daniela jest taka, że Babilon łamie Boże przykazania. Babilon wykreśla Boże przykazania z dekalogu. Tworzy własny dekalog, własną naukę. Otwórzmy Pismo Święte w miejscu, gdzie są zapisane przykazania Boże, 10 przykazań. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział od 4 wiersza. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winów ojców na syna do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000. pokolenia tych, którzy mnie miłują i przestrzegają przykazań Bożych. Mamy dwie wersje przykazań Bożych, dwie wersje dekalogu. Jeden dekalog, ten, który jest zapisany w Piśmie Świętym, a drugi dekalog tworzony przez Babilon. Babilon usuwa przykazania. Usuwa przykazania. Mówi nawet wyraźnie, że człowiek nie jest w stanie poznać Boga bez użycia obrazów. Rzeźby i obrazy malowane pomagają w dotarciu do Boga. Inną z nauk babilońskich jest to, że Babilon mówi, że prawdziwi chrześcijanie nie podlegają prawu mojżeszowego. A tym samym przykazania zawarte w dekalogu ich nie obowiązują. Pan Jezus po prostu zniósł dekalog. Śmierć Jezusa położyła kres prawu, łącznie z 10 przykazaniami. To jest nauka Babilonu. Babilon znosi Boże przykazania. Babilon stawia się w miejsce Boga. Babilon jest teraz prawodawcą. Nie Bóg daje przykazania, ale Babilon daje przykazania. Bóg daje przykazania, a Babilon tworzy własne przykazania. Znosi, usuwa przykazania. Dlatego Babilon wyraźnie mówi, że zajmuje miejsce Boga na ziemi. Królowie babilońscy uważali się za bogów. W Nowym Testamencie czytamy, że w Kościele Bożym usiądzie człowiek zatracenia, człowiek grzechu podający się za Boga, przyjmujący boską cześć. Boskie działanie człowieka zatracenia, człowieka grzechu objawia się w tym, że tworzy on swoje prawa, stawia się ponad Boga. Tak więc przejdźmy obecnie do dzisiejszych rozważań. Księga Daniela, 4 rozdział. Proszę o przeczytanie sobie tego całego 4 rozdziału. Nie będziemy go w całości czytali, lecz główne myśli duchowe wyciągniemy z tych wersetów. Przede wszystkim jest bardzo ważna rzecz, która przebija się z tego rozdziału, że król babiloński nader bardzo się wywyższył. Patrząc na cały Babilon, na wspaniałe państwo, jeden z cudów świata architektonicznych, powiedział, że
dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałomyślności, że to, co powstało, to tylko i wyłącznie jest jego zasługą. I wtedy przychodzi straszny wyrok na niego. Zostanie on na 7 lat pozbawiony panowania. Nie jest królem, ale stacza się na samo dno drabiny społecznej. Żyje jak zwierzę. Je trawy. Jest tak zwany obłęd królewski. I po 7 latach, po upływie dni, Nabuchodonozor podniósł oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mu powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego żyjącego wiecznie, chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenia. Nauka z tego rozdziału brzmi przede wszystkim, że Bóg jest największym, najpotężniejszym władcą. Jemu należy oddać cześć i chwałę. Żadnemu człowiekowi, żadnej rzeźbie, żadnemu malowidłowowi, żadnemu obrazowi. Bogu należy oddać cześć i chwałę. Jeżeli my będziemy czcili sami siebie, będziemy uważali, że to, co dokonujemy, to swoją własną mocą, spychamy Boga na dalszy plan. W Księdze Objawienia mamy to bardzo wyraźnie przedstawione. 14 rozdział. Pierwsze poselstwo anioła. 14 rozdział, 6 i 7 wiersz. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom, językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Jeżeli czcimy, jeżeli nasz wzrok jest odwrócony od Boga, a znajdujemy sobie jakikolwiek inny obiekt czci, uwielbienia, to nasz wzrok mamy zwrócić z powrotem do Boga. Bój się Boga i oddaj Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Bóg jest stwórcą. Stwórcą wszystkiego, co widzimy i nas samych. On jest naszym Bogiem, On jest naszym Ojcem. I chce, abyśmy oddali Mu należną cześć i chwałę. Jeżeli my odwracamy się od Boga, a zwracamy się do jakichś rzeźb, do jakichś ludzi, modląc się do nich, znieważamy w ten sposób Boga. Jeżeli odwracamy się od Bożych przykazań, znieważamy Boga. Jest to jednym z naczelnych nauk babilońskich, odwracanie ludzi od Boga, a zwracanie ku wielu świątyniom. I następuje wielkie zamieszanie. Wielkie zamieszanie, które doprowadza do tego, że ludzie nie widzą Boga. Nie widzą Boga, nie oddawają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Tak więc król Nabuchodonozor, zajęło mu to 7 lat, aż oddał Bogu cześć i chwałę. Dobrze by było, aby my też tak długo nie dochodzili do tych wniosków. Kolejnym rozdział, który będziemy w następnym spotkaniu studiowali,
jest rozdział, który opisuje ostatnią noc w Babilonie. Ostatnią noc Babilonu. Kiedy to ostatni król babiloński Belsazar wyprawia wielką ucztę, następuje znieważenie Boga, pojawia się napis i upadek Babilonu. Ale ten upadły Babilon odrodził się na nowo w czasach nowotestamentowych i ten Babilon jest wśród nas. Tak więc miejmy pełną nadzieję, pełną ufność, że Bóg pomoże nam odnaleźć właściwą drogę do siebie, aby nasze myśli były skierowane ku Nowej Jerozolimie, byśmy mogli wyjść z tego wielkiego zamieszania babilońskiego. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia.